Witajcie na kanale wideotesty.pl. Z tej strony Paweł i zapraszam Was dzisiaj na prezentację z gry GTA San Andreas. Prosiliście mnie też także o test, jak ta gra będzie działać na telefonie iPhone Next. Tak więc wydaje mi się, że ten materiał będzie odpowiedni do tego, żeby to zaprezentować, jak i samą grę. Produkcja od Rockstar Games także trafiła na platformy iOS, Android i Windows Phone. Zaczynamy w domu CJ'a. Jeżeli chodzi o samą grę, to musi się ona po prostu z początku trochę doczytać. Może to troszeczkę tutaj lagować oraz tak niepłynnie chodzić, ale jeżeli gra już się całkowicie doczyta, nie ma żadnych problemów z płynnością gry na tym moim telefonie iPhone Next. Zaraz przejdę do opcji i pokażę Wam, jakie mam ustawione tutaj detale, jak i pozostałe rzeczy. Jeżeli chodzi o opcje, nie wiem czy to będziecie widzieć, ale jasność jest ustawiona na 60%, efekty wizualne na poziom medium, rozdzielczość na 100%, rysowanie dystansu 55%, cienie wyłączone, refleksje samochodu są na poziomie niskim oraz włączone są napisy. Są to ustawienia domyślne, które już same mi się dostosowały podczas uruchamiania tej gry na moim telefonie iPhone Next. Teraz może zajmiemy się jakąś tutaj misją. Pędzimy teraz do Big Smoke'a, on ma dla nas jakąś misję. Jeżeli chodzi o samą grę, to muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Nic nie zostało praktycznie wycięte, jest to zupełnie ta sama gra, która trafiła na komputery. Powiem Wam nawet, że jeszcze jest troszeczkę lepsza, gdyż jakość graficzna jest moim zdaniem lepsza niż na komputerach. Być może w tym materiale tego nie zauważycie, bo nagrywałem kamerą. Niestety iPhone Next nie ma możliwości zgrywania obrazu bezpośrednio z telefonu, tak więc muszę tutaj nagrywać kamerą, ale postaram się, żeby ten materiał był jak najlepszej jakości. Jeffrey's been somebody's bitch for the past 3 weeks, right? I know. Yeah. Hey, what's up, CJ? What's up? What's up, man? Wanna go to prison? What? Nah, pick up Jeffrey. He's touching down today. You wanna roll? Yeah, for sure. What Jeffrey doing locked up anyway? We'll talk about that later, man. Let's roll. We're late. Jeżeli chodzi o te zmiany, to właśnie można też zaobserwować, że jakość wszystkich dialogów, jak i muzyki jest troszeczkę niższej jakości. Jest to na pewno spowodowane tym, żeby optymalizacja została tutaj zastosowana, żeby gra nie ważyła 4 czy 5 giga. Poza tym tak już jest jej rozmiar całkowity bardzo wysoki. Gra potrzebuje około 2 giga wolnej pamięci. Co przy niektórych telefonach uniemożliwia to zainstalowanie, jeżeli nie posiadamy odpowiedniej karty pamięci. Teraz właśnie się udajemy do więzienia, żeby odebrać naszego znajomego, OG Low. O, właśnie tutaj. Where that fool go? Look at this fool, man. Perpetrating like he banging. Think he hard. Got it. Boy, I tell you. I know that fool can't be serious. Hey, what's happening with you, Jeffrey? Hey, man, it's OG Loke, homie. OG Loke. My bad. How was it, though, homie? Man, what you think? How was it? Hey, chill out, dude. So what you wanna do now? Man, I gotta kill some cholo motherfucker. He was dissing me, man. Hey, Jeff,
I thought you was going to, college. Man, fuck you! Motherfucker done stole my rhymes! He's in East Flores! Hey, give me a strap! Man, won't you stones out with that shit to get in the car? Fool. I'll start seeing you. Come on, man, I'm hot in here! What's your plan, big gangster? I udajemy się teraz w wskazane miejsce na mapie. Jeżeli chodzi jeszcze o same tutaj zmiany, to dość interesującym nowym elementem jest pojawienie się takiej szałki, jeżeli wsiadamy do samochodu. Pokazuje to, w który samochód wsiądziemy. Wcześniej tego nie było i czasami nasz główny bohater wchodził nie do tego samochodu, którego właśnie chcieliśmy, żeby się udał. Sterowanie w grze jest niezbyt przyjemne z tego względu, że trudno się gra taki wielki tytuł, jeżeli mamy przyciski wirtualne. Ich rozmieszczenie oraz sposób prezentacji jest całkiem dobry, jednak osobiście wolę czuć fizyczne przyciski podczas grania takich większych tytułów już typowo komputerowych czy konsolowych. Bardzo dobrze by się na pewno tutaj przydał jakiś kontroler na Androida czy także na iOS-a, żeby lepsze było to sterowanie na przyciskach typowo fizycznych. Niestety takim urządzeniem nie dysponuję, ale widziałem filmiki na internecie, że całkiem dobrze to i sprawnie się prezentuje. Like this Vargos hood? Man, I don't give a shit. I'm gangsta. Come on, let's leave Loke to deal with Casanova. Hey, I'll stick with Jeff. I mean, Loke. Okay, cool. I'll see you guys back on the set. Apúrate! Get out of my face! Freddy! I'll come for you, you motherfucker! Hey, Lo, hold up! Jeffrey, you got the wrong idea, man. That was just a prison thing. I got plenty of muchachas on the outside. I don't need your scrawny ass. Man, ignore him. CJ, I don't know what he's talking about. Hey, yo, give me back my rhymes, you thief! I'm gangster! You dropped a soap, sugar. I don't know nothing about any rhymes. Hey, hey, motherfucker's making a run for it! Hey, Low, get back here, nigga, you crazy! Hey, you back off me, CJ! I zaczynamy najtrudniejszy element tej misji, czyli pościg na motorze, w takich bardzo wąskich przejściach. Ta misja jest naprawdę bardzo trudna nawet na komputerach, a co dopiero na wersji mobilnej czy tabletowej. Na swoje usprawiedliwienie mogę tylko powiedzieć, że niezbyt dobrze mi się tutaj steruje na tych przyciskach wirtualnych. I przez to tutaj właśnie nie udało mi się ukończyć tej misji prawidłowo. Poziom trudności w tej grze został jednak bardzo obniżony względem komputerowej wersji. I to moim zdaniem jest dość duży plus, ponieważ niektóre misje na komputerze były naprawdę bardzo trudne i nie wyobrażam sobie, jakby trzeba było grać, żeby przejść je na swoim telefonie. Ale są także takie misje, że na komputerze nie sprawiały żadnych problemów, a na wersji na telefony właśnie te problemy się zaczęły pojawiać. Jeżeli chodzi o optymalizację, to grałem tylko na swoim telefonie tą część GTA. Jednak widziałem bardzo dużo filmików, gdzie ludzie grali na iOS-ie. I właśnie muszę tutaj pochwalić bardzo wersję androidową, ponieważ tutaj mamy możliwość dostosowania tych wszystkich poziomów graficznych, jak i dystansu. Na iOS-ie jest tak niestety zrobione, że urządzenie automatycznie ustawia poziom detali. Nie mamy żadnego wpływu na modyfikację tych ustawień. Mam nadzieję, że autorzy dodadzą jakąś aktualizację i będziemy mogli ręcznie dostosować poziom detali, tak jak jest to na przykład na wersji na Androidy.
Także mamy tu dostępne savey, które zapisują się automatycznie. Nie musimy cały czas jeździć do punktu zapisu do naszego domu, na przykład, żeby zapisać grę. Można powiedzieć, że mechanika gry cały czas jest taka sama, jak była w GTA 3 czy Vice City. Tutaj tylko została oczywiście troszeczkę zmodyfikowana na korzyść. Dodano kilka ulepszeń. No i niestety nie udało mi się przejść tej misji. Jednak sobie może tutaj wczytajmy jeszcze zapis wcześniejszy. Możemy także tutaj właśnie to wykonać i nie musimy całej misji przechodzić od początku, tylko od jakiegoś tam momentu, gdzie gra nas zapisała. No i dobrze, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o GTA San Andreas. Grałem oczywiście na telefonie MyPhone Next i gra jest naprawdę bardzo płynna. Zapraszam Was także na forum oraz na naszą stronę wideotesty.pl. Trzymajcie się do następnego filmu. Cześć!